Siemano Wrocław, jutro, czyli w czwartek o 13:00 będę miał mały wykład w Wyższej Szkole Bankowej. Jestem już na miejscu w Wyższej Szkoły Bankowej w Wrocławiu. Robimy teraz test techniczny. Bardzo lubię dużo opowiadać rzeczy z głowy, tak z doświadczenia. W ogóle cała moja praca teraz i życie to jest taki empiryzm, doświadczenie. Mogę przełożyć swoje doświadczenia i wiedzę, przekazać innym i mam nadzieję, że będzie bardzo wartościowe. Bardzo mi się podobała publiczność, czułem taką fajną interakcję w trakcie wykładu, po wykładzie. Z jednego i z drugiego wykładu można było wyciągnąć bardzo ciekawe informacje z dwóch różnych dziedzin. Tak, ja szczególnie przyszłam dla Daniela przez jego twórczość, bo już od jakiegoś czasu ją śledzę. Mega dużo też motywacji odebrałam po dzisiejszym wykładzie. Bardzo ciekawa idea, żeby zapraszać praktyków, ludzi, którzy robią faktycznie mądre i dobre rzeczy w internecie i pokazywać studentom, młodym ludziom od praktycznej strony. Oba wykłady bardzo zróżnicowane. Jeśli już mamy przesiadywać i patrzeć, co się dzieje na YouTubie czy na Facebooku, to podpatrujmy takich właśnie ludzi wartościowych, mądrych i chcących powiedzieć nam coś więcej. Bardzo bym chciała podziękować WSB za okazję brania udziału w tak fajnej, pozytywnej, kreatywnej akcji. Możemy dzisiaj przekazać 17 tysięcy złotych, czyli wygraną nagrodę na Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich. Cieszymy się, że ten czek jest dla stowarzyszenia na realizację celów statutowych. To jest też dla nas duże wyróżnienie, że jako instytucja, organizacja też w jakiś sposób możemy tutaj wspólnie Państwa wesprzeć.